Celem naszej konferencji jest przede wszystkim kontynuacja dotychczasowych zamierzeń, a więc tematyka profilaktyki zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, skierowana w szczególny sposób do młodego środowiska lekarzy, położnych, pielęgniarek, studentów Uniwersytetu Medycznego, bo tutaj gościliśmy dotychczas przez wszystkie 6 konferencji. I zwrócenie uwagi na elementy takie jak troska o to zdrowie prokreacyjne, jak również na elementy dotyczące diagnostyki i terapii zaburzeń płodności męskiej i żeńskiej. Do tej pory wszystkie 6 konferencji głównie skupiały się wokół zdrowia kobiet i mężczyzn, ale mężczyźni nie byli tak szczegółowo omawiani, jak to będzie na tej, która jest właściwie pierwszą w tematyce andrologii. Andrologia jest nauką w jakimś sensie nową, w Polsce mało znaną i dotychczas nie ma polskiej specjalizacji. Jest to coś, co nie ulega wątpliwości, wymaga koniecznie zmiany, abyśmy mieli polskich specjalistów w tym zakresie. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że aby uzyskać specjalizację, należy uczyć się w języku angielskim i również zdawać egzamin w języku angielskim poza granicami naszego kraju. Andrologia jest nową dziedziną, która podejmuje niezwykle istotną problematykę zdrowia mężczyzn. Zarówno jakby od strony samej profilaktyki i okazuje się, że tą profilaktykę rozpoczynamy niemalże jeszcze przed poczęciem mężczyzny i w trakcie konferencji nasi specjaliści, pani profesor Słowikowska-Hilczer, między innymi pani profesor Midro, będą zwracać uwagę właśnie na te elementy przedkoncepcyjne, jak również oczywiście później już prenatalne. Będziemy mówić o bardzo istotnych elemencie diety i tak zwanego programowania metabolicznego w aspekcie prawidłowego rozwoju i płodności męskiej. Istotnym myślę, że elementem będzie również kształtowanie się męskości w aspekcie nie tylko fizycznym, ale również powiedzmy duchowo emocjonalnym i tym tematem zajmie się pan profesor Urbaniak. Sięgniemy również po dokładną diagnostykę według najnowszych współczesnych standardów, zarówno jakby od strony ogólnej tematyki internistycznej, jak i głębiej endokrynologicznej, interdyscyplinarnie również dodamy tutaj urologię. Będziemy gościć między innymi dr Katarzynę Jankowską i docenta Dobrucha, którzy właśnie przedstawią nam te zagadnienia. Bardzo ciekawym, a niezwykle ważnym i mało znanym elementem są zaburzenia płodności męskiej na tle często bezobjawowych saprofitycznych infekcji dróg moczowo-płciowych mężczyzn. I tym tematem również została zaproszona pani profesor Frączek, która przedstawi nam tą tematykę w bardzo szerokim zakresie. Wreszcie na koniec, jak z reguły to wyglądało dotychczas, będziemy mogli posłuchać świadectw dwóch mężczyzn, którzy powiedzą o swojej męskości, o pewnych problemach w ich życiu, które napotkali jako ojcowie, jako mężowie, podzielą się z nami pewnego rodzaju świadectwem własnego życia i problemów i jak z nimi sobie radzili. No i wreszcie panel dyskusyjny. Tutaj również mamy zaproszonych specjalistów, dwóch psychiatrów, lekarzy psychiatrów i seksuologa, panią dr Kasperek i pana doktora Jakimę. Będziemy się zastanawiać nad stanem zdrowia już nie tylko prokreacyjnego mężczyzn, ale również zdrowia seksualnego, bo myślimy, że jest to bardzo istotny element, ta seksualność męska. Bardzo niewiele na ten temat generalnie jest organizowanych spotkań, konferencji.
Będziemy kontynuować również dotychczasowe warsztaty, które są poświęcone między innymi roli metod rozpoznawania płodności w wszystkich tych zagadnieniach dotyczących prokreacji, płodności. I tu również mamy bardzo ciekawy, zintegrowany i szeroki program, który zarówno będzie mówił nam o między innymi zastosowaniu metod rozpoznawania płodności w różnych sytuacjach, a więc po prostu w życiu małżeńskim, w problemach, kiedy występują zaburzenia płodności, jaka jest rola mężczyzny, jak mężczyzna się odnajduje jako współużytkownik tych metod. Również będzie bardzo ciekawy panel, który będzie mówił o potrzebie tworzenia pewnych zespołów interdyscyplinarnych, które podejmują problematykę zaburzeń płodności małżeńskiej, w jaki sposób postępujemy, w jaki sposób należy działać, aby uzyskać ten efekt w postaci poczęcia i narodzenia dziecka. Będą również doniesienia naukowe dotyczące stosowania metod rozpoznawania płodności i satysfakcji ich użytkowników, a w szczególności właśnie tej męskiej części. Także bardzo serdecznie zapraszam.